Witam, tu Wasz leśnik w Beskidach, szczęśliwy emeryt Andrzej Eisler. No, jestem w miejscu, w którym widać halę boraczą. Naprzeciwko taka zielona plama i na górze zabudowana. Na górze jest schronisko właśnie na hali boraczej, 852 metry nad poziom morza. Z tyłu za halą boraczą jest sucha góra, na prawo jest Prusów. I później na lewo od hali boraczej widać dadoki, taka plama zabudowana. Później oczywiście nad dadokami cukiernica, redykalny wierch, boraczy wierch, lipowska, rysianka. Za drzewami ja widzę, ale pewno na filmie nie będzie widać hali Pawlusiej. Kluczowy punkt. Wyprawa w góry, bo na hali Pawlusiej można sobie wejść od, na przykład na halę Pawlusią od Żabnicy, ale można też wejść od Sopotni, można wejść od Pilska i Palenicy. No, można z hali Pawlusiej właśnie iść na Rysiankę, do Żabnicy, na Romankę, na Palenice i Pilsko, można iść na Krawców Wierch, można iść zejść do Złatnej, można zejść do Sopotni, można zejść do Żabnicy, do Milówki przez halę boraczą, do Rajczy, właściwie we wszystkie wsie żywiecczyzny w koło, jak również można zejść na Słowację. Słowacy przychodzą na Rysiankę dość chętnie. Do schroniska. Widziałem tam całe grupy Słowaków ostatnio. No tutaj, jeśli chodzi o na prawo od hali boraczej, naprzeciwko jest tą prawą część w ogóle hali boraczej nazywają milówkami, że to są milówki. Jeszcze bardziej na prawo jest Wojtatówka, później Zaprzelina, Góra Prusów. Prusów już jest, można powiedzieć, nad węgierską górką. Z jednej strony Prusowa jest Milówka, z drugiej strony Prusowa jest Żabnica. W każdym razie Prusów widać nawet z drogi ekspresowej, jak się jedzie, bo tam ma powstać stacja narciarska duża i są przygotowane trasy narciarskie. No niestety realizacja się opóźnia. Będą to wielowariantowe trasy narciarskie. Miało być tam kilka krzeseł. No już trasy przygotowane chyba z 10 lat temu na gruntach prywatnych. Właściwie na Boruci, to jest taki podszczyt Prusowa. No ale niestety realizacja się opóźnia. No byłaby fajna frajda, bo można by było jeździć na nartach z cudownymi widokami. Myślę, że byłaby to nawet konkurencja dla Szczyrku, bo góra jest ciekawa. Ma tylko 1010 metrów, ale ma bardzo dobre położenie i właśnie te trasy narciarskie mają być na północnych stokach Prusowa. Śnieg tam leży długo. No można by było liczyć nawet na naturalny śnieg. Oczywiście na dole musieliby naśnieżać. Tu w samym dole jest kilka takich polan nad Żabnicą. Oprócz dadoków jest krzusówka, na której mam pszczoły. Odwiedził mnie tam kiedyś niedźwiedź, moją pasiekę. 12 marca minęły 2 lata, zniszczył mi pięciuli. Ograniczyłem tam trochę ilość pszczół, bo po prostu gorzej się chowają tak wysoko. Jak nie ma spadzi, to marnie tam jest z pożytkami, więc już w ogóle ograniczyłem ilość rodzin pszczelich, bo mam ograniczone możliwości jak gdyby pracy przy nich, a o pszczoły trzeba dbać i muszą mieć dobrobyt.
że nie będę miał już w sumie więcej niż 30 rodzin, myślę, że nigdy. Także, ale mam na Krzysówce 9 rodzin w tej chwili. W każdym razie piękne miejsce. Widoków dzisiaj może nie ma takich bardzo rozległych. Ja wam pokazuję tylko wycinek. Nie? Beskid Śląski w tej chwili, tam z tyłu na prawo jest początek pasma Baraniogórskiego i już jest przymglony. Ochodzitą trochę widać. No i też przymglony Beskid Śląsko-Morawski tam z tyłu, za Boraczą na prawo, w tym siodle. Tam jest Dolina Soły, która oddziela Beskid Śląski od Żywieckiego. Jak powszechnie wiadomo. No w każdym razie, no taki sobie filmik leśnika w Beskidach. Ode mnie dzisiaj ze starej chaty dwie grupy poszły w góry. Jedna grupa, dwie dziewczyny, Magda i Renata z Gdańska, poszły na Pilsko. A moja żona Grażyna z Leszkiem i Małgosią poszli przez Pawlusią na Rysiankę, Lipowską i Boraczą. Myślę, że nic im nie grozi. Na razie nie zbiera się na burzę. Jest tam kilka chmurek. Pogoda jest fajna. Te chmurki dają ulgę. Można odpocząć od upału. Fajnie jest w górach jak zwykle. I pięknie jest, nie? Mimo, że przymglone, mimo, że tylko wycinek widoku, ale wyobrażam sobie, jakie one mają widoki tam na górze. Trzymajcie się zdrowo, do usłyszenia.